Czcigodni ojcowie, kapłani, drogie siostry, umiłowani przez Boga bracia i siostry zgromadzeni w radomskim wieczerniku razem z Maryją, Matką Jezusa. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Byliśmy świadkami Jego mocy, która przeobraziła radykalnie pierwszych uczniów, zagubionych i wylęknionych ludzi, stali się mądrymi i odważnymi świadkami Zmartwychwstałego. Dzisiaj drugi dzień Zielonych Świątek. Dzisiaj liturgia stawia w centrum postać Maryi, Matki Kościoła. Ona pierwsza na sobie doświadczyła mocy Ducha. Jest Jego najdoskonalszym owocem. Maryja była od chwili poczęcia wypełniona Duchem Świętym, stała się Jego przybytkiem i oblubienicą. Czytając Ewangelię i Dzieje Apostolskie, możemy z łatwością zauważyć, że Maryja jest obecna przy początkach Kościoła Apostolskiego, że jej specyficzna rola, zgodnie z życzeniem Chrystusa na krzyżu, jest rolą macierzyńską. Dlatego więc czcimy ją dzisiaj jako Matkę. Matkę wspólnoty wszystkich wierzących. To Chrystus jest niewątpliwie założycielem Kościoła, Jego głową i kamieniem węgielnym, ale to właśnie ona jest tą, którą On na krzyżu chciał Kościołowi dać za Matkę, swoją Matkę. I to On wyznaczył jej tę specyficzną rolę w założonym przez siebie Kościele. On jest Jego Matką, ona jest wzorem dla Kościoła. Wzorem posłuszeństwa Chrystusowi, wzorem zaufania, wzorem miłości. Od niej uczyć się możemy prawdziwej pokory, zawierzenia temu, który ten Kościół założył. Maryja nie zmarnowała otrzymanego daru, ani go nie zatrzymała tylko dla siebie. Otrzymała łaskę, którą przekazuje wszystkim ludziom. I jest Matką wszystkich wierzących. Matka to Słowo Święte. W tym tygodniu będziemy obchodzili Dzień Matki. Każdy kulturalny człowiek odnosi się do niego z wielkim szacunkiem. Tym imieniem obdarzamy osoby bądź społeczności będące dla nas najbliższymi i najcenniejszymi. Matka to nade wszystko nasza rodzicielka. Dalej, Matka to nasza ojczyzna, ale Matka to także Maryja. Ona jest nie tylko Matką Boga, ale Matką każdego z nas. Uznała nas za swoje dzieci, gdy Jezus jej Syn uczynił nas swoimi braćmi i siostrami. Maryja stała się Matką Jezusowej rodziny, czyli Matką Kościoła. Światu bardzo potrzeba Matki, a współczesnemu światu chyba jeszcze bardziej. I Kościół ma Matkę, którą czci i którą naśladuje, składając Bogu hołd i uwielbienie, prosząc o potrzebach swoich dzieci i składając Bogu w ofierze niepokalanego baranka, dołączając do tej ofiary swoje własne. Przyjmując zaś w posłuszeństwie wiary słowo objawione od Boga, przekazuje je Kościołowi i rodzi ciągle nowe dzieci Boże, a przez sakramenty odradza i umacnia. Taka Matka potrzebna jest światu. Ona jest również i moją, i Twoją Matką. Przecież jestem cząstką Chrystusowego ciała, jestem Kościołem Bożym. Ja mam czcić Matkę i mam ją również naśladować. Ja mam z wiarą przyjmować Boże Słowo, rozważać je w swoim sercu jak ona. Ja mam wielbić Boga, bo do Niego zwraca się w różnych sprawach, mając świadomość, że z Nim mogę wszystko. Na mnie również spoczywa obowiązek apostolstwa, rozszerzania Kościoła Chrystusowego przez odważne dawanie świadectwa wiary, przez swoje życie i przez cierpienie. Dziękuję Wam dzisiaj za to
świadectwo wiary, za tą obecność. Maryja cierpi na Golgocie, nie opuszcza jednak miejsca swojego cierpienia. Człowiek, gdy cierpi, próbuje za wszelki możliwy sposób uwolnić się od tego, co dokucza, sprowadza smutek. Usiłuje nawet uwolnić się od ludzi czy spraw, które sprowadzają nadmiar trosk. Jezus walczy o zbawienie tych, których umiłował. Oddaje życie za tych, którzy są na Golgocie, ale i za tych, którzy ze strachu na nią nie dotarli. Za każdego. A Maryja pod krzyżem jest włączona w cierpienie swojego Syna. Przez to staje się moją matką. Cierpienie nie zwyciężyło Maryi. Ona panowała nad nim. W czym objawiło się to panowanie? Wolności od oskarżenia tych, którzy Jezusa skazali, ukrzyżowali i obrażali. Panowanie wyraża się w wolności od pretensji do tych, którym Jezus dobrze czynił, a oni wydali Go na śmierć haniebną. Maryja cierpi, nie szukając odpowiedzi, dlaczego tak musi być. W wielkim cierpieniu przyjmuje za Syna ucznia Pańskiego, a w Nim wszystkich ludzi za swoje dzieci. Cierpienie nie sprawiło, że Maryja skupiła się na sobie, choć w bolesnych chwilach to częste i zrozumiałe. Cierpienie otwiera jej niepokalane serce na tych, którzy jej potrzebują. Cierpią z Jezusem w miłości i odczuwamy, że jesteśmy potrzebni. Nie możemy zatrzymywać się na własnym cierpieniu. Nie możemy zatrzymywać się na bólu i nie możemy myśleć o odwecie dla tych, którzy ten ból nam zadają. Nie zatrzymujemy się na własnym cierpieniu, lecz idziemy w nim tam, gdzie możemy zaradzić potrzebom innych. I Maryja nas tego uczy. Nie tylko przyjmuje Jana, lecz pozwala się przyjąć Janowi. Okazuje serce, ale także zgadza się, by i on je okazał swoje. Człowiek w cierpieniu potrafi bronić się przed tymi, którzy chcą okazać mu nawet zrozumienie i współczucie. A Maryja chodzi w szczególną relację z Janem przez przyjęcie jego troski o siebie. Cierpienie Maryi i Jana i Jezusa prowadzi ich do spotkania. Bo gdy cierpimy, możemy tworzyć wspólnotę zrozumienia, pokoju, szacunku dla siebie nawzajem. I tak przeżywajmy nasze cierpienia, trudności, może nasze trudne czasy. Cierpienie we wspólnocie pojawia się jako zachęta Chrystusa, abyśmy spojrzeli na siebie z szacunkiem, przyjęli się nawzajem do serca. W spotkaniu Maryi i Jana pod krzyżem każde z nich jest na swoim miejscu. Uczmy się tego. Przyjmować drugiego z szacunkiem. Spojrzeć na siebie. Przyjąć czy przytulić do serca. Jeżeli człowieka nie chce się podeptać, to trzeba go mocno przytulić do serca. To bardzo ważne. Ważne, aby w cierpieniu być na wyznaczonym dla mnie przez Pana miejscu. Aby nie uciekać, a przyjmować. I tego uczy nas nasza Matka. Pod krzyżem Maryja patrzyła na największą miłość swojego życia. Upokorzoną, odrzuconą przez ludzi, ośmieszoną i wzgardzoną. Matka nie odchodzi od dziecka, choćby cały świat sprzysiągł się przeciwko niemu. Jest z nim na dobre i na złe. Wydarzenia z Drogi Krzyżowej były potrzebne, lecz rozumienie tego nie uśmierzyło bólu serca. Kolejny raz Matka mówi: Fiat. Niech mi się stanie. Ofiara trwa. Obok bólu jest przede wszystkim miłość Matki i Syna. Bólu nie można przeżywać samemu, lecz zawsze z kimś, kto nas rozumie i kocha. Cierpiąc, udzielając siebie wzajemnie siły do pójścia dalej, ta obecność jest ważna. Bólu nie można przeżywać samemu,
I dobrze, że jest takie radio i taka telewizja, która pozwala, aby bólu nie przeżywać samemu, ale z kimś, kto rozumie i kocha. Matka Boża to stadniczka Chrystusowej miłości, pomagająca nam, pojedynczym członkom społeczności i całemu narodowi, trwać przy Chrystusie. Ona też kształtuje w nas miłość do człowieka, dzięki czemu oddajemy innym swoje serce, krając je jako bochen chleba, co tak pięknie wyraził Kornel Makuszyński. Chcę serce moje jako bochen chleba pokrajać dla tych, których głód uśmierca. Ty zaś się spraw, o Panienko z nieba, aby dla wszystkich mi starczyło serca. Wierzę, że z pomocą Matki Kościoła opanujemy zło, które tak się panoszy wokół nas, a może i w nas. Wierzę, że przetrwamy burzę i z wdzięcznością zaśpiewamy radosne Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Bo patrząc na Maryję, musimy uświadomić sobie wartość ofiary składanej Bogu z naszego życia. Tego wszystkiego uczy nas ona. Ona szła przed nami w pielgrzymce wiary i idzie dalej. I wzywając, byśmy szli za nią, usposabia nas w ten sposób na przyjęcie działania Ducha Świętego, który chce działać w nas. Każdy, kto chce, może przez wiarę przyjąć Maryję, stać się jej dzieckiem, wejść we wspólnocie ludzi wierzących i uczestniczących w jej życiu. Maryja jest matką tej wspólnoty. Ogarnia swoją macierzyńską troską wszystkich wierzących, bo macierzyństwo streszcza się właśnie w tym jednym słowie – troska. Troska o powierzonych sobie ludzi. Ogarnia ich jako swoje dzieci, bystrą i przedsiębiorczą działaniem czuwa, aby nikomu nie zabrakło łaski. Maryja ma serce tak szerokie i gorące, że zdolne jest objąć nim nie tylko wierzących, ale wszystkich ludzi. Wszystkim pragnie przekazać to, czym sama została najpierw obdarowana. Chrystusa Zbawiciela i Jego Ducha Pocieszyciela. Ona nie zajmuje miejsca należnego Chrystusowi. Ona nie wskazuje na Niego i prowadzi i uczy pokory. Ona jest tym, która jest z nami. Ona przez wieki czczona jako Matka Boga jest także Matką Ludzi, drugą Ewą, Matką Nowej Ludzkości, Nowej Ewangelizacji, Matką Kościoła. Jest pewna delikatności, czułości i macierzyńskiej obecności. I ona się nie narzuca, nie napomina. Jest wręcz wstawiennictwem i orędownictwem jej i przypomina i zachęca do modlitwy i do uczciwości i dobroci, miłości, pokory i ofiary. Umiłowani, duchowe macierzyństwo Maryi w stosunku do każdego wiernego było zawsze w Kościele przyjmowane i powoływano się na ten opis Ewangelii świętego Jana, który usłyszeliśmy. Wypowiedziane słowa z krzyża do umiłowanego ucznia: oto matka twoja. Jan pod krzyżem reprezentował każdego z nas. Dlatego każdy z nas może wziąć do siebie Maryję jako matkę. Od tej godziny, jak zapisał ewangelista, uczeń wziął ją do siebie. Mamy wziąć Maryję do swojego życia, do swoich zajęć, do swojej modlitwy, do naszych codziennych trosk. To ona ma być w naszej pamięci i życiu, tak jak nasza fizyczna matka. Zachęceni słowami dzisiejszej Ewangelii, weźmy Maryję do siebie i troszczmy się o rozwój Bożego życia w nas samych i w tych, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Idźmy więc i tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki, Matki Kościoła i naszej Matki. Amen.